Trump o wielkim przełomie w relacjach dwóch państw. Donald Trump to wielki przełom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że Serbia i Kosowo zdecydowały się na normalizację wzajemnych stosunków gospodarczych. Nazwał to wielkim przełomem w relacjach tych krajów. Występując w gabinecie owalnym z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem i premierem Kosowa Abdullahem Hoćim, Trump powiedział, że Serbia jest ponadto zdecydowana przenieść swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy. Dodał, że Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne. To naprawdę historyczne wydarzenie. Oczekuję z przyjemnością podróży do obydwu tych krajów w nie tak dalekiej przyszłości, oznajmił prezydent USA, który jednak nie poinformował o treści umowy podpisanej przez obydwie strony. Vučić powiedział dziennikarzom, że istnieją wciąż liczne sporne kwestie między Serbią a Kosowem, ale nazwał piątkowe ustalenia krokiem naprzód. Hoti oświadczył, że umowa ta powinna doprowadzić do pełnej normalizacji stosunków między obu krajami. Wkrótce potem premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał komunikat, w którym potwierdził informacje na temat relokacji ambasady Serbii i planów nawiązania stosunków z Kosowem. Dziękuję mojemu przyjacielowi prezydentowi Serbii za decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Chciałbym też podziękować mojemu przyjacielowi prezydentowi Trumpowi za jego wkład w realizację tej inicjatywy, napisał Netanyahu. Zawarcie gospodarczego porozumienia między Kosowem i Serbią to kolejne, po podpisaniu niedawno umowy między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, dyplomatyczne zwycięstwo osiągnięte dzięki mediacji Waszyngtonu, które Trump odniósł przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Ponadto porozumienia Serbii i Kosowa z Izraelem stanowią kolejny udany krok w polityce administracji Trumpa, która zabiega o umocnienie międzynarodowej pozycji państwa żydowskiego, komentuje Associated Press. Rozmowy w sprawie porozumienia o normalizacji stosunków gospodarczych między Serbią i Kosowem rozpoczęły się w Waszyngtonie w czwartek, prócz Vučića i Hodiego uczestniczył w nich wysłannik USA do spraw serbsko-kosowskich Richard Grenell. Grenell oświadczył wtedy, że chciałby przełamać impas w stosunkach między obydwoma krajami i w agendzie spotkania stawia na pierwszym miejscu konkretne tematy gospodarcze, w nadziei, że potem nastąpi normalizacja dyplomatyczna. Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem, wówczas swą prowincją, po trwających 11 tygodni bombardowaniach NATO w 1999 roku, będących reakcją na toczącą się tam wojnę, w której zginęło 13 tysięcy osób. Od tego czasu stosunki między Belgradem i Prisztiną są napięte. Kosowo oficjalnie oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i Unia Europejska od lat zachęcają Kosowo i Serbię do normalizacji stosunków. Uregulowanie wzajemnych relacji jest jednym z warunków wejścia obu krajów do Unii Europejskiej, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina. Obydwa zwaśnione kraje zaangażowały się także w dialog prowadzony przez Unię Europejską od 2011 roku, ale jak dotychczas poczyniono niewielkie postępy. W poniedziałek Vučić i Hoti udadzą się do Brukseli, by podjąć rozmowy z Unią Europejską pod auspicjami szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.